jestem w Dąbrowie na Alei Zagłębia Dąbrowskiego. Jak pewnie wiecie ze swoich kursów, tutaj na tej drodze można wykonać wiele różnych zadań egzaminacyjnych. Natomiast ja teraz po minięciu skrzyżowania z ulicą Marii Schulz wykonam takie polecenie: proszę zawrócić na najbliższym możliwym skrzyżowaniu. Tutaj jak najbardziej takie polecenie od egzaminatora moglibyście usłyszeć. I proszę bardzo, nakaz jazdy na wprost. Ustępujemy, jedziemy na wprost. To samo. I skrzyżowanie z Wybickiego. Oczywiście równie dobrze moglibyście być już na lewym pasie. I dopiero skrzyżowanie z Piecucha, czy też z Ukraińskiego, bo to teraz chyba jest właśnie ulica Ukraińskiego. Dopiero tutaj możemy wykonać ten manewr zawracania. Oczywiście droga z pierwszeństwem skręca nam w prawo, czyli ustępujemy pojazdom od prawej. Przed pojazdami z lewej mam pierwszeństwo. Droga jest na tyle szeroka, że spokojnie manewr możemy zakończyć na lewym pasie. I dopiero w zależności od dalszego podanego kierunku ewentualnie zmieniamy pas na prawy bądź zostajemy. Zostajemy, jeżeli ponownie byśmy dostali polecenie zawrócenia lub nakazano by nam jechać w lewo. Ja oczywiście jadę w lewo, jadę w ulicę Wybickiego. Mam pierwszeństwo przed pojazdem tutaj od prawej strony, czyli to, co przed chwileczką jechałem. Tutaj również mam pierwszeństwo. Jestem na Wybickiego.